Od ponad 2 miesięcy strażnicy miejsce odwiedzają posesje, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Kontrolują, czy ich właściciele posiadają umowy na wywóz nieczystości oraz rachunki potwierdzające, że systematycznie taką usługę zamawiają. Orientacyjna częstotliwość jej realizacji wynika po części z zapisów miejscowego prawa. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta 3 metry sześcienne na osobę miesięcznie, czyli tutaj, jeżeli jest to rodzina 3-4 osoby mieszka, to taka szambiarka powinna pokazać się na danej posesji przynajmniej raz w miesiącu. A jeżeli kilka miesięcy nie ma, no to należy się domyślać, no co z tymi ściekami. O zasadności tego typu kontroli przekonali strażników sami mieszkańcy Legionowa. Często ludzie zgłaszają, że na przykład sąsiad, domek jednorodzinny, mieszka 5-6 osób i od kilku miesięcy nikt nie widział szambiary, więc domysły tych sąsiadów są takie, że jednak albo nieszczelne szambo, albo coś tam kombinuje dany, że tak powiem, obywatel. W tej kwestii Straż Miejska posiłkuje się też danymi przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Dzięki poczynionym przez tę firmę inwestycjom 93% Legionowian ma dostęp do miejskiego wodociągu, a 96% do kanalizacji. Jednak pewna grupa gospodarstw ani myśli się do niej podłączać, ignorując nawet widoczny jak na dłoni zysk. Bo jeżeli potencjalny klient, który posiada własne szambo, musi zapłacić 20-22 zł za metr sześcienny ścieku, który następnie wędruje na punkt zlewny, a jeżeli jest podłączony do naszego systemu, płaci 7 zł, to z punktu widzenia ekonomicznego jest to nieopłacalne. Chyba że posiada się szambo, którego dno przypomina sito lub nie istnieje. Wtedy o jego opróżnianiu na wiele miesięcy można zapomnieć, bo trujące fekalia wsiąkają bezpośrednio w ziemię. Niestety ma to swoje nieuniknione i przykre konsekwencje. Wszyscy wiemy, prowadząc badania płytkich wód podziemnych, że one są po prostu bardzo silnie skażone. I potwierdzają to nasze wielokrotne badania laboratoryjne u ludzi, którzy zgłaszają taką potrzebę. Niemal cała tablica Mendelejewa pływa w ujęciach przy ulicy Gdyńskiej, Kwiatowej, na Grudziach, trzeciej parceli czy Bukowcu C. Dlatego to właśnie tam w ostatnich latach koncentrowały się inwestycje PWK. Teraz, gdy już można z nich korzystać, wciąż znajdują się ludzie, którzy wątpliwy zysk przedkładają nad zdrowie. Dlatego tym razem działania miejskich strażników mają być prowadzone cyklicznie i aż do skutku. Będziemy systematycznie kontrolować. Mamy zgłoszenie, gdzie nie podłączone i będziemy monitorować. Cwaniactwo musimy tutaj napiętnować z uwagi na to, że niektórzy może sobie nie zdają sprawy, jak to jest szkodliwe. Tak nie może być. No, szamba albo szczelne, proszę uprzejmie, albo podłączyć się do kanalizacji. Namacalnym efektem prowadzonej od kilku tygodni akcji są pierwsze mandaty i wiele pouczeń. Kara za brak rachunków za wywóz nieczystości może wynieść nawet 500 zł. Będzie ona też groziła za dziurawe szamba, których szczelność miejscy strażnicy również zamierzają w przyszłości sprawdzać. Gra toczy się o wysoką stawkę. Przy tym zanieczyszczeniu żywności, która jest, czy my chcemy jeszcze sobie dostarczać dodatkowych pierwiastków, niekoniecznie zdrowych do organizmu. Moim zdaniem tylko czysta woda jest w stanie pomóc nam tutaj zdrowotnie, bo ona jest w stanie wypłukać te wszystkie złe związki, których dostarczamy sobie codziennie, z naszego organizmu. Czysta woda, którą niemal każdy legionowianin może mieć na wyciągnięcie ręki w kranie.